turniej wielkanocny organizowany przez klub skatowy Łabędy to już tradycja. Tak, oczywiście, to już praktycznie szósty turniej już jest obecnie rozgrywany. Dzięki sponsorowi NSZ Solidarność Umarł Łabędy mamy taką po prostu zaszczyt i fajną zabawę, że możemy co rok przed świętami wielkanocznymi grać o praktycznie o świniaka, także że jest to bardzo fajna i atrakcyjna zabawa dla nas. I również o puchar przewodniczącego. Oczywiście, jest to tak samo, co roku jest do nagród dołączony puchar przewodniczącego NSZ Solidarność Umarł Łabędy. Kiedyś tradycyjnie grało się o Wieprzka co tydzień niemalże, teraz to już jest taki jak gdyby ewenement. Z jednej strony jest bardzo ciężko w tej chwili o sponsora. Jeżeli się załatwi jakiegoś sponsora, to chce się jakby ten turniej fajnie zorganizować, żeby był jakiś atrakcyjny, prawda? A teraz przed świętami jest taka okazja, że gram na tego Wieprzka i to jest taki fajny, jak ktoś wygra tą połówkę, czy ćwiartkę, czy drugą ćwiartkę, to naprawdę ma święta jakby już ułożone praktycznie za 15 zł. I to jest naprawdę fajna frajda, a o Wieprzka się nie gra na co dzień. Gracze nie tylko z klubu, ale przyjezdni. Przyjezdni przyjeżdżają, to dlatego to jest rozpropagowane różnymi ogłoszeniami na lidze, na turniejach, żeby po prostu jak najwięcej tutaj ściągnąć kaciorzy, żeby była fajna zabawa i jak widać się to udało, bo jest praktycznie prawie 60 szkaciorzy, że możemy ten turniej po prostu rozgrywać. Gra również były mistrz Polski Antoni Świtała. Tak, jest tu obecny, zresztą jak zapamiętych czasów jeszcze pamiętam, to był bardzo częstym tutaj graczem i grał nawet u nas w rankingach. I jest bardzo, bardzo często uczestniczył tutaj, a w tej chwili przyjeżdża na takie większe turnieje, jak właśnie o Puchar Przewodniczącego, o turniej imieniem Wilczka i myślę, że też się zjawi, jak będzie za tydzień, wtorek, turniej Hutnika. Wspomnieliśmy o panu Antonim Świtale, ale jest również jego brat, który jest współzałożycielem Okręgu Opolskiego. Opolskiego, tak. Jest też jego brat, który jest takim działaczem dosyć sporym, zaangażowanym w tamte sprawy związanego z kata opolskiego. I jest taki fajny gościu, który potrafi wiele spraw pozałatwiać, zorganizować. Także takich ludzi nam więcej trzeba w skacie. Nie zasypiacie gruszek w popiele, po świętach kolejny turniej. Oczywiście, jest akurat taki kalendarz się zrobił, że my kończymy zawsze pod koniec kwietnia, ostatni wtorek kwietnia turniej, potem mamy przerwę 3 miesiące. I tak się złożyło, że gramy teraz turniej wielkanocny, a następny jest z okazji Dnia Hutnika, to były prezes tutaj Mieczysław Folek załatwia sponsorik z Huty Łabędy i to też będzie dosyć duży pokaźny turniej z fajnymi nagrodami rzeczowymi i oczywiście będzie też jeszcze poczęstunek przed turniejem dla każdego uczestnika. No tak, tylko nie powiedzieliśmy, że to jest zaraz po świętach. Po świętach fakt, jest to trochę taki termin nie za bardzo, bo jednak ludzie wyjeżdżają do rodzin i ale myślę, że te nagrody, które będą i ten posiłek, bądź co bądź i te piwko, które będzie też, jak się domyślam, postawione, przyciągnie trochę szkaciorzy, będzie mniej więcej tak sama frekwencja, co jest w tej chwili. Czy to będzie 26 kwietnia o godzinę 15:30 tutaj w restauracji Kuźnica w klubie sportowym Łabędy. Wszyscy mogą przyjechać? Wszyscy, oczywiście, bez względu czy są rzeszeni, czy nie, zapraszamy nawet panie juniorów, także to po prostu by się bawić, jakaś nagroda będzie. Zbliża się okres wakacyjny, więc wy również dajecie swoim gospodarzom odpocząć, bo przez cały trudny sezon oni tu użyczają wam lokalu. Dajemy po prostu te od początku maja do końca sierpnia jakby wypocząć tutaj gospodarzom, bo jednak dzięki i gościnności możemy tutaj po prostu grać. Mamy naprawdę tutaj fantastyczne warunki do grania w szkata i po prostu za to im bardzo dziękujemy za gościnność i za to, że możemy tutaj co wtorek grać. Także ja, korzystając z okazji internetowej telewizji Ta Wizja, zapraszam od 1 wtorku września wszystkich chętnych skaciorzy do klubu sportowego Łabędy. Jeżeli by jakaś pani miała ochotę tutaj się zjawić, zapraszamy, będzie mile widziana i tak samo juniorów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia 1 wtorek września.
Jest to szósty turniej, którego jest pan sponsorem. Tak, jest to szósty turniej z kata sportowego. Klub, który ma początek w Pucie Łabędy, natomiast od pewnego czasu biorą w nim udział również pracownicy Bumaru. I właściwie od 6 lat co roku turnieje wiosenne sponsorujemy jako Związek Zawodowy Solidarność Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy. Fundujemy im nagrody, które rozdają pośród najlepszych graczy. Czy pan prywatnie gra w skata? Niestety nie. Jest to ładna gra, ale nie miałem okazji nauczyć się, także żałuję, ale nie gram. Jest to kolejny turniej, ale będą następne. Tak, będą następne. Gracze są zawzięci, grają co roku, nie odpuszczają. Są w tym składzie i emeryci, i renciści, jak również pracownicy aktualnie zatrudnieni w zakładach mechanicznych Łabędy i Hucie Łabędy. Także bawią się dobrze i na pewno będą grać co roku. A my oczywiście będziemy im fundować nagrody. Oprócz pucharów ufundowanych przez NSZ próbujecie pomagać w inny sposób. Tak, wydawałoby się, że karty to jest tani sport, bo sportem jest szkat sportowy. Wydaje się karty niedrogie, natomiast udział w rozgrywkach europejskich, światowych to są znaczne koszty i pracownika jako takiego samego nie stać na wyjazd na przykład na Mistrzostwa Europy. I były takie 3 lata temu w Polsce w Wiśle. Jednego z naszych pracowników zasponsorowaliśmy. Co prawda nie odniósł większych sukcesów w tych Mistrzostwach Europy, ale było to dla niego bardzo duże doświadczenie. Zobaczył, jak to się odbywa i po powrocie był bardzo zadowolony z samego udziału w takich mistrzostwach. Mistrzostwa Europy w Wiśle to było dla niego wielkie przeżycie. Za rok Mistrzostwa Świata u nas. Czy również pomożecie? W zależności jakie to będą koszty, już o tym rozmawiamy. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wspomóc jednego z pracowników, aby wziął udział w tych mistrzostwach.